Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w grze Morbid, The Seven Acolytes. Jest to taka gierka podobna do gry Dark Souls. Ciężka, trzeba zarządzać staminą, walczyć z bossami, itd. Ogólnie ją znalazłem niedawno. Mam nadzieję, że się wam spodoba, bo z tego co widziałem jest naprawdę ciekawa. Pograłem sobie tak z 2 minutki, żeby zobaczyć jak tutaj ogólnie wszystko działa. Także lecimy od nowa. Stylistyką w sumie bardziej nawet przypomina Bloodborne, jeśli znacie taką gierkę na PS-a. To jest moja ulubiona gra chyba wszechczasów. Bloodborne. I to ma właśnie taką podobną stylistykę, tylko że jest zrobiona w pixel arcie. I zaczynamy sobie taką jakąś tutaj kobietą. Wszystko tutaj rozwalone jest. Wszyscy poginęli, nie wiadomo dlaczego. I pewnie musimy się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. No jak widzicie, mamy życie, staminę. Ale tu jest jeszcze coś, co dodali. Sanity. Poczytalność. I to mnie ciekawi, jak to będzie działać tutaj. Tutaj mamy nasz pierwszy miecz. Tutaj sobie już ogarnąłem, że trzeba go wyekwipować. Teraz mamy naszą pierwszą broń. Wszystko możemy rozwalać. Jakieś stworki latają. No dobra, my się skupimy na podróży i dowiedzeniu się, co tutaj się stało. Tutaj są jakieś podpowiedzi. Bardzo mi się podoba, że możemy wszystko rozwalać. Normalnie tak jak właśnie w Dark Soulsach. O, tutaj oczywiście mamy dodża na spacji. No, lecimy. Teraz na porozwalanie trochę stworków. Tutaj jakąś dostaliśmy obrzydliwe żarcie, które niby nam tam troszkę respi życia. Dobra, to sobie ustawimy może na 2. Ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba taka gierka. Jest to w sumie bardziej taka gra zręcznościowa niż opowiadająca historia, chociaż w sumie tutaj też są jakieś właśnie historie i tak dalej w tych itemach, z tego co widziałem. Bardzo fajnie jest to pokazane. No, także jeśli was interesuje, żeby serię z tego zrobić, no to dajcie znać w komentarzu. Na razie sobie taki jeden odcinek poglądowy zrobimy. O, co my tu mamy? Ammo, okej. Okay. No nie wiem jak używać broni, w sumie. Chyba, że nie mamy żadnej jeszcze, okej. Okay, to w sumie logiczne. O, więcej tej brei jakieś. Tu się pojawiają nasze pierwsze stwory do rozwalenia. O, dobra. O kurde. Już biją, gnoje. A też z nich coś wyleciało. No niedobrze, niedobrze. A to co jest? Książeczka jakaś? Seven Acolytes. The Lore Entry. Tylko gdzie ja mogę lore zobaczyć? Dobra. Ciach, ucieczka. Rozwalony. Jeszcze tutaj te stworki. Ogólnie bardzo mi się podoba styl tej gry. Jest właśnie taki mroczny, w sumie krwawy bardzo. Stone of Debrum. Nie wiem co to jest. To jest chyba do... A. Tak, do healowania nas, okej. Okay. A, czy się zaczyna to wskazówkami standardowo. Witaj, Striver, nie wiem co to jest. Jestem Talas, ostatni monk of Magrateus. Spodziewałem się ciebie. Wszyscy twoi poprzednicy zawiedli w ich próbach, aby pokonać Gaharasa. Tutaj jest chyba pytanie. A, i po prostu tutaj te stwory atakowały ich wymiar i sprawiały ogólnie problem. A, i nadal Garas ma swoją jedną słabość. Nie może przeżyć bez, tak jakby hosta, bez... Czyli on jest po prostu pasożytem chyba. I have bonded twisted minds of the flesh. No właśnie. Są połączeni więzią umysłów do ciała of seven mighty acolytes. Okej. Okay. Twoje przeznaczenie to pokonać tych akolitów. No dobra. A shrine is called...
Aha, tutaj jest kapliczka koło niego, dobra, czyli tutaj pewnie jest zapis gry. Dobra, zobaczymy jak to działa. O kurde, quest, jakieś Mid Talas. Okej. Travel. Morbid enemies, friends. A, i tutaj pewnie... Okej, enemies, seven... O, i to są chyba pewnie... Jezu, oni są wielcy. No... Gierka może być ciekawa, naprawdę. O, tak jak myślałem. I taki pewnie tutaj zwykły stworek i ma już swoją historię. Zwykły... A, no to fajne. A, czyli to są po prostu te takie jakby ziarnka pasożytnicze, czy coś takiego. Dobra, a może medytujmy, żeby tutaj sobie odnowić życie, czy tam sanity, nie wiem jak to działa naprawdę jeszcze. O, dobra. Medytowaliśmy. Sobie weźmy coś. A, hold shift run, okej, okay, no to już wiem. Gień, o jest. A, i to są te takie spory latające, które potrzebują... Dobra. O, moja ukochana Larsz. Kiedy... A, kiedy powrócisz? Quest received. Okej, okay, czyli dostaliśmy jakiegoś questa. Fajnie, fajnie, że gierka nie prowadzi tak za rękę typowo, tak jak w większości. Tylko jest jakaś... Kurde, zapomniałem cały czas o nich, o. Tylko jest jakaś tutaj historia, kiedy powrócić ktoś tam i mamy... zadanko. Co to jest? Exploring Puzzle. Brain Liquid. Aha, czyli to jest pasek tutaj nasz, tak jakby doświadczenie, jeśli go nabijemy na maksa, no to dostajemy tutaj skill pointa, tak jakby. Dobra, ciekawie, ciekawie. Mnie interesuje... O Jezu, nie mam stabiny. O, nie. Padaj. Gnoju jeden. Ciach. Na razie taka... O, tu już się chyba zaczyna jakiś cięższy gościu. Pokaż mi się tutaj, pajaco. Tak, jesteś. Ciach. Rozwalony. O, dawaj żarcie. Oj. No, tak zestrzyłem, że będzie strzelał. Nie wiem czemu, ale jakoś tak wyczułem. O Jezu, on się... Co jest? Ale to bije. Dobra. Nie sądziłem, że taka trudna będzie ta gra. Myślałem, że troszkę łatwiej będzie mi. Dobra, ale dobrze, dobrze. Jest to trudna gra. Więc mi się już podoba. Leżeć tam. Pięknie. Co tutaj zbieramy? Fire Shroom. Co to jest? A, dodaj... Powiedzcie mi, czemu ja mam takie szczęście? Każda gra praktycznie, którą gram, są jakieś grzybki. No to jest po prostu piękne. No, dobra, czyli grzybek, który bufuje naszą broń i daje nam ogień, tak jakby, do tej broni. To mi się podoba. A to co jest? Regenerate Sanity. Okej, okay, czyli nasza poczytalność tutaj się ogarnia. Znaczy, to są leki na naszą poczytalność. Dobra, dobra. Wszystko wiem. W sumie nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, może się wyleczmy troszkę. O, właśnie. Jezu, ale to mało leczy. Ale ja dostaję w tyłek. Aha, i widzę... Tutaj mi się zwiększa tak jakby jakiś poziom. Tylko właśnie, czy to jest poczytalność? Czy to jest poziom doświadczenia? To jest właśnie pytanie najważniejsze. Oj, mam złe przeczucia. A, dobra, odblokowaliśmy jakieś... O, siema. Bog off, spadaj. Dobra, ja bym poszedł medytować na nowo. Jestem ciekaw, czy się zresetują te wszystkie stwory. Jeśli tak, no to już wiem na coś być przygotowany. Ty, kobietko? O, dobra, ona nadal czeka na jakiegoś tutaj gościa. Ja bym chciał wrócić. Meditate. Gdzie mogę te quest... O, wszystko się odnowiło, dobra. Tylko ja bym chciał... W sumie mam questa, jak Long Window.
Find out what happened to Lars Borga. Okej. Co? Ja bym poszedł najpierw do góry, zobaczył co jest. Mi się wydaje, że to co poszliśmy w prawo to jest poboczne. O, co to jest? Medicine pellets. Okej, dobra, czyli tutaj sanity znowu. Krombi... O, nie, 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 nie. Oni tutaj chcą się ze mną pobawić. Refill your ammo. Dobra, chyba jednak tutaj nie... Co tu się dzieje? Dobra, tam chyba nie mieliśmy iść. Ja pierniczę, ale oni mocni są, kurde. Naładowany atak, S. Ale łatwiutko. Dobra. Co my tu mamy? Lazarus Flower. A, Sanity Health, okej. Witam. Ale on jest straszny. Only the exalted may enter, okej. Passage to Vortal. Dobra, czyli jednak tutaj nie możemy iść. Dobra, czyli jednak w prawo trzeba. No dobra. Kurde, ale naprawdę ciekawa ta gierka. Dobra, tych zostawimy sobie. Już niech się nie bawmy z nimi. W ogóle oni nas ignorują, także dobrze. O, dobra, tu się zniszczyło. I tutaj powinniśmy iść chyba. O, właśnie. Kolejna lokacja. Nawiedzona latarnia chyba. The Cursed Hamlet. O, no i już się muzyczka zmieniła. Ty, ja mogę się skradać. No to jest świetnie. To już, już lubię tę gierkę. A, lewy przycisk myszy, żeby... O nie, zrąbałem. Ty co jest, przytrzymałem atak? I go na hita wzięło, dobra. Już wiem jak co robić. I ciach, na jednego hita wszystko spada. Ty potężny jest ten miecz. Jestem ciekaw, czy tutaj inne bronie też będą. Tam jest kapliczka. Ty, dobra, skradamy się. Skradamy się. I ciach. Dobrze. Ciach. Te pasożyty, które latają, są najgorsze tutaj. Ała! Ła, on i tak na dwa hity schodzi. Dobra, ja myślałem, że on jest jakiś potężniejszy. Dobra, mogę tu iść do góry? Nie, nie mogę. Dobra. A tutaj? Rozwalić? Nie, nie mogę. Że idziemy do góry. Nasza poczytalność trochę chyba ucierpiała przez te wrony. Prawy przycisk myszy, żeby sparować. Okej. Ty, no to to się przyda. After a parry deals... Aha, dobra. To dawaj, gościu. Uuu, ale obrażenia. Dobra. Już mi się podoba ta gierka. Jak można parować, można... Nie, rozwinięta jest naprawdę ta gierka. Dawaj. Jakieś żarcie. Co to jest? Flash plant petal. Do czego to mi służy? A, większy atak speed przez jakiś czas. Dobra. Kolejne żarcie. Oj. Ty jesteś niebezpieczny chyba, nie? A nie. Po prostu miałeś dużo w sobie tych małych gubienek. Dobra. Siema. Oj, chyba nie. Chyba nie udało się wtedy zrobić. Kurde, ale tutaj znajdzie, jak jest. Co jest? Dobra, lecimy dalej. Ciężko trochę z życiem, ale damy radę. Tu jest nasza kapliczka. Sentinel Sidearm. O! Ty, to jest broń. A, jak przytrzymuję. Okej, dobra. Sun of the Realm upgraded. Okej. Dobra. Medytujemy. I co? Mamy broń. Jak się z niej strzela?
Aha, dobra, muszę przytrzymać i lewy przycisk, prawy przycisk, dobra. No, ale myślę, że taki odcinek poglądowy by wam wystarczył. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście serię z takiej tej mrocznej, krwawej gierki. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.